Zastanawiałem się nad tym, jak to jest, że tysiące kobiet, ale też mężczyzn, nie ma w sobie tej samej samoakceptacji, musi albo właściwie nie radzi sobie z tymi okropnymi często komentarzami na swój temat, a akurat ty pokazujesz, że masz tę siłę. Nie jest trochę tak, że to może jest tak teraz, ale kiedyś musiałaś przepracować, nie wiem, z kimś ten temat? Olej, oczywiście ja cały czas przepracowuję ten temat w sobie, żeby jakby to jest w procesie. To nie jest tak, że ja jestem tak silna, że nikt nie potrafi w ogóle złamać. Absolutnie nie. Natomiast właśnie, że myślę, że tak ma dużo dziewczyn i facetów też. Więc postanowiłam, że o tym głośno zaśpiewam. Skąd ja biorę siłę w sobie? Ja jestem też czasami bardzo nerwowa. To jest pewnej, ale czuję się odważnie. Bo czasami nie jest mi też łatwo. Czasami były obok mnie osoby, które miałam akurat obok siebie faceta, który był taki sobie normalny, troszkę większy może facet. I on w pewnym momencie bardzo schudł, bardzo. I wszyscy, Jezu, ale super wyglądasz, w ogóle świetnie. On miał raka. On był niezdrowy. On schudł dlatego, że był niezdrowy, ale wszyscy, kurde, nie wiedzieli co powiedzieć. Super, bo schudłeś. Więc dla mnie jest ważne skupienie się na tym, czy człowiek jest zdrowy. Każdy ma inny prototyp ciała. I też miałam, jak powiedziałam, swoje okresy, kiedy nie wyglądałam zdrowo i jestem tego świadoma. I jest to dla mnie jakaś tam moja walka z jakimś emocjonalnym jedzeniem, whatever. Jest to coś, przez co przechodzę cały czas, nie wiem, gmatnam się w sobie, szukam powodów do tego. Natomiast uważam, że fajnie, jak ktoś ma podobnie jak ja i może się z kimś takim utożsamić.